Cześć moi kochani, witam się z wami bardzo serdecznie, taka trochę w nieładzie, ale weszłam do mamy, może tak, weszłam do mamy i oficjalnie składam jej życzenia od wszystkich jednorożców. Urodzinowe happy birthday to you, żeby nie było. Dziękuję, dziękuję. Także jest oficja, zobaczcie jak moja mama ładnie wygląda, czekajcie, zdeguję. Proszę bardzo. Moja mama w całej okazało się z perfumami pod kładem. Dokładnie tak. Także tak to wygląda, słuchajcie. A no i co? Nagrywam póki nikogo nie ma, bo mam nieśmiałą rodzinę. Więc mówię, trochę ponagrywam, chociaż się z wami przywitam i oficjalnie złożyłam życzenie, żeby nie było, bo wczoraj na czacie mi przypomnieliście. Ja powiedziałam, że zapomniałam, że od was też, więc oficjalnie wszystkiego najlepszego od jednorożców. Dziękuję. A u mamy na bolący brzuszek dostaje się ciepłe rosołki. Także słuchajcie, nie lubię, ale wiem, że zbawienne, więc wcinamy. Takie od śniadanie. Ciekawe, co będzie na obiad. Kiedy się budzisz, a za oknem biało. Mamy godzinę 7 z minutami. Pan już walczy. Jest niedziela i pierwszy w tym roku śnieg. Wczoraj szłam i było ok, dzisiaj proszę bardzo. Proszę. No cóż. No i zobaczcie, jak jest super biało. Teraz będę musiała odnaleźć mój samochód, żeby obcego nie odśnieżyć. Złapało ostrość. Słuchajcie, jadę do Kauflandu z tego względu, że potrzebuję kilku środków czystości, takich jak chociażby odkamieniacz. Jak widzicie, jest świetnie, bo trzeba już odśnieżać. Dla tych, co kochają zimę. Wiecie co, że mi się... O, aparat mi lotto. Chyba tu go nie ponagrywam, żeby go nie łapać. Ale tak... Takie ślisko, nie ślisko, piorun wie. Na pewno nie jest posypane, nie zdążyli. Znaczy ja też się zdziwiłam rano, jak nagle zaistniał był śnieg. Tak było. Patrzę, że ta szminka niby przezroczysta, ale chyba kolor na ustach zmienia na bardziej różowy. No, takie tam. W każdym razie mam nadzieję, że Kaufland jest otwarty od 9, nie od 10. Bo inaczej to będę chyba siedzieć w aucie i czekać, bo cóż. Ale dzisiaj są sklepy pootwierane, to można się wybrać. A że wstałam wcześniej,
to mówię w sam raz, żeby zrobić jakieś takie bieżące zakupy. Jeszcze nie świąteczne absolutnie, ale takie bieżące, tam paru rzeczy czasem brakuje. Cukru nie mam. A w Kauflandzie... O, zakopię się. A w Kauflandzie są te trzcinowe jakieś, takie tam. Potem właśnie to jakiś kret mi potrzebny. Tego typu rzeczy. Zobaczymy jakieś może kocie jedzenie. Wzięłam torbę. Idę. Co? Bardzo jest... Miele się tak na drodze, powiem wam. Czy ostrożnie jeździć, ale... Trudno. Widzę, że dużo ludzi się w ogóle porusza. Nie wiem, czy do kościoła, bo to taka kościelna godzina akurat. Może tak, ale krajobraz jest przepiękny. Ładnie, jest bardzo ładnie, bardzo ładnie trzeba uważać, ale jademy. Ustawa w tym Kauflandzie wygląda. Zobaczymy. Może już działa sklep. Jak nie, to może jakieś pepkę czy coś innego, albo w ogóle nie będzie nic działało, bo jest niedziela niedziałająca, chociaż wszędzie ogłaszają, że niby działająca jest. No zobaczymy, jak to będzie. Podjedziesz pod górkę, czy mi spadniesz, dotoczy się. I są jakieś samochody w Kauflandzie, słuchajcie, nie będę czekała w aucie jak głupia. To dobrze, no, jesteśmy z górki na zielonym, na czerwonym. Ciekawa ciekawostka. Ciekawe, ile osób miało pomysł taki jak ja, żeby od rana się wybrać do sklepu. Zobaczymy. Nie jestem sama tak pomysłowa, widzę. A to wiecie, szał zakupów przedświątecznych, bo na pewno Armagedon przez te dwa dni Wigilii. I zjadą się wszystkie dzieci z Afryki, że trzeba je nakarmić. A w niedzielę tak naprawdę to ja mam chwilę czasu po prostu. Dlatego ja w niedzielę... Czy to światło się w ogóle zmienia? Autentycznie. Śnieżny krajobrazik, ładnie, podoba mi się naprawdę. Aczkolwiek... Jako kierowca nie lubię zimy, odśnieżanie, śliskie drogi i inne takie rzeczy, niestety. Także zmieniło się, słuchajcie, aleluja i do przodu. Tu jest pod górkę i w ogóle jakby było ślisko, to czasem tiry nie podjeżdżają. Tak zrobione skrzyżowanie, trudno. Jesteśmy na Kauflandowym miejscu. Widzę, że Pepko odśnieża. Nie ma dużo osób. Też sobie wejdę, słuchajcie, ale najpierw sobie wejdę na Kaufland. Sobie zawrotkę zrobię. Taki na parkingu, żeby sobie przodem stanąć, nie? A kto bogatemu zabroni? Ludzie są, znaczy mogę iść tam. A już chciałam pochować te zakupy, to postanowiłam, że wam nagram, co kupiłam w Kauflandzie. Takie dwa do psikania zapachowe na tkaniny. Nie wiedziałam, który zapach wziąć, to wziąłam oba. Tutaj właśnie takie zapachy Orientu, chcę je poustawiać. Mnóstwo kisielku. Wszystko kisielek, który zaraz pochowam do jakiegoś pudełka. Już będę miała w zapasie po prostu. No oczywiście kocie rzeczy do picia. Coś, kret,
Kret, Millery, pistacjowy i biała czekolada, które bardzo lubię. Melrizo, jogurciki, jeszcze więcej kociego jedzenia i mandarynki. Także takie krótkie, krótko mało, ale jestem ciekawa bardzo tych zapachów. Być jak jest. Odśnieżanko samochodu nastąpiło. Ja jadę po mamę, potem jadę po Sylwka i będziemy jechać do Łodzi, do portu Łódź, bo mam tam do zakupienia kilka rzeczy. I tak to będzie dzisiaj wyglądało. Mam nadzieję, że tam chociaż jest świąteczny nastrój taki choinkowo-światełkowy. Na pewno jest, zawsze był. Więc sobie chociaż tyle tego nastroju zobaczymy. Miasto wygląda jakby wymarło. Na ryneczku nikogo nie ma. Mróz minus 4. Może nie jest dużo, ale wystarczająco na tyle, żeby zniechęcić sprzedających do stania. Tak mi się wydaje. Szybę odśnieżyłam jak mogłam, ale szału nie ma. Więc to reszta się musi rozgrzać po prostu, więc będę na włączonym aucie na mamę czekała, żeby się rozgrzewało. Tak to jest. O, ktoś wymyślił taki próg przy tej Biedronce, nie wiem, na pochybel jeżdżącym chyba. A jest dosyć wcześnie, bo o 10 otwierają port Łódź. A ja stwierdziłam, że w pół do 10 wyjeżdżamy. Co by nie było ludzi po tym, bo to wiecie, jest nieprzyjemnie i niemiło. Cześć. Cześć. Mama już jest. Pojedziemy jeszcze po Sylwka. Już
To ekipa jedzie. Ekipa jedzie. Musisz się zakluczykować. Muszę. Mam puszczone na szybę, mam puszczone na szybę. O, tak to jest. Tak i tak jadę to. No tak, tak. Są miejsce wolne, więc czemu ktoś ma nie skorzystać? Także jadymy i tak zaczyna się nasza wyprawa. No, ale tylko nie widać. Celuję tu przez te kurtki gdzieś. No to ja się z wami wyłączam. Jadę się za moment. Tak skręcę, że nie skręcę. Odmrażać w ten szczególny dzień. A nie, no jest, było na górze jak minus 5 było tutaj. Jest minus 4. Teraz. No. Jak ja wstałam. Co mówię teraz? To był ładny mrozik. Tak to będzie. The first Noel. To certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. No. Sylwek znalazł obciachowe świąteczne sweterki i się wzruszył po prostu. Nie jest obciachowy, jest świąteczny. I kosztuje zaledwie 50 zł. Ale jest Elka. Ale to... jest Eska. Eska, pokazuj. Co mama już... Mama nie. No co wam chodzi? Nie kupisz sobie świątecznego sweterka? No dzyndza ma, może jeszcze świeci. A ma ogonek? Nie ma. Piękny. Mi się podoba, o co wam chodzi. Nie. I następny. Mi się wystroił. No i jeszcze Mikołaja mamy. A no właśnie. Świeci się, błyszczy, dzwoni. Ja jednak jestem dalej za tym sweterem. Ja wiem. Sylwester mówił, że ten sweterek byłby najlepszy na świecie. Zbliży mi to. Poczekaj. Szukam zbliżenia, mam. O, ten właśnie. Ale a. Tak pięknie ręka się opuszcza. Jeszcze wam pokażę, jakie zakupy poczyniłam. W Pepco kupiłam piżamkę, tutaj są spodnie, a piżamka jest taka w gwiazdki, jasno-szara, a wygnieciona, bo z torby wyciągnięta dopiero. Również takie dwa pojemniki, one są bardzo fajne, bo mieszczą się w nich takie duże papiery. Można papiery sobie tutaj ładnie położyć, mam jeszcze czarno-złoty.
Kot oczywiście pierwszy, bo zaczęłam mówić. Muszę, sorry, kota uskutecznić na bok. Skarpetki, trzypak. Takie dosyć pozytywne. I troszkę takie dłuższe. Kwiateczki też ładne. A w kiku dwie gumki do włosów. Washi tape'y, dosyć grube, więc na trochę starczą. I nalepki świąteczne. Bo nawet za rok to ciężko właśnie o świąteczne naklejki tak od razu, to albo wykupione, albo nie ma. I dwupak wzięłam takich Mikołajów. Jest dużo drobnych nalepek, one są fajne. Bałwanki, jakieś jelonki. I jeszcze raz jakieś kotko jelonki właśnie. O, takie sobie pobrałam. Czyli jak widzicie, wcale te zakupy nie były wielkie. No właśnie.